jeżeli zostanę prezydentem miasta stołecznego Warszawy, to nie będzie dzielenia na żadne kategorie. Ja w Warszawie, jak przeprowadziłem się do Warszawy, to na początku mieszkałem na Woli, potem mieszkałem na Mokotowie. Chwilę mieszkałem też w miasteczku Wilanów. No ponad rok czasu mieszkałem w miasteczku Wilanów, no i ostatnie dwa lata mieszkam właśnie tutaj. To jest moja, szanowni państwo, dzielnica, tutaj mieszkam razem z rodziną. Mogę państwu pokazać kawałeczek dalej, tu jest wejście do lasu i tu jest taki stawek, gdzie z dzieckiem karmimy kaczki. Tam chodzimy na spacery do lasu, tam jak dalej przejdziemy przez las, to jest Helenów, gdzie jest takie mini zoo. Moje dziecko bardzo lubi tam bawić się ze zwierzątkami. Na przykład bardzo lubi bawić się z królikami, z kurami. Jak pójdziecie państwo kawałek dalej, z kolei w tamtą stronę, to tam jest nasz kościół i plac zabaw. Drugi większy plac zabaw jest tam, że jak pójdziemy kawałek dalej, przejdziemy jeden las i drugi dojdziemy, robimy razem chodzić na zabawy. Tutaj jest nasz sklep, gdzie robimy zakupy. Moje dziecko bardzo lubi ganiać po tym sklepie, mimo że być może nie należy do nowoczesnych.